Setki młodych ludzi zjechały do Wołczyna na spotkanie młodych organizowane przez Zakon Kapucynów. Przyjechała młodzież praktycznie z całej Polski, także z Ukrainy i z Bułgarii. Jest nas wszystkich około 750 osób i w atmosferze radości, w tej pięknej pogodzie chcemy spędzić ten tydzień pod skrzydłami nadziei. Hasłem tego spotkania jest "Żyj nadzieją". Co mnie tu przyprowadza, to na pewno taki wielki spokój i odpoczynek serca, który można tutaj spotkać. Jezusa Chrystusa, który uzdrawia i daje takich ludzi wspaniałych, postawia na mojej drodze, pokazuje, że nie ma przypadków, pokazuje, że wszystko ma sens. Wspaniałych braci, którzy mają otwarte serca, którzy mają otwarte też dłonie, gdzie można przyjść z każdym problemem, z każdym pytaniem, po nadzieję, po miłość, po wskazówkę. Modlitwa jest fantastyczna, ale jest też przeplatana dobrą zabawą. Teraz w kościele bardzo dobre jest to, że otwarty jest na organizowanie różnych właśnie spotkań, tak jak typu spotkania na Wołczynie młodych, że jest otwarty na różne takie... No, młodzież prowadzi po prostu możliwość rozwijania się w kościele, poznawania różnych oazach, dowiadywania się więcej o Bogu i to też rozwija ich wiarę, ich duchowość i postrzeganie w ogóle Boga. To jest przede wszystkim świat dźwięku, także, bo na tym dźwięku się od 24 lat muszę opierać. Tu jest fajne to, że wyjeżdża się z Wołczyna innym niż się przyjechało. Można pytać, można dowiadywać się wielu innych rzeczy, których w normalnym kościele nie udzieliliby nam odpowiedzi księża, odesłaliby do książki, do internetu. Że życie bierze się tak jak leci, że tak powiem. I oni komentują tutaj, patrzą na ten świat radosnymi oczyma, bo ten świat jest piękny. Bo często się mówi, że i narzeka się na młodzież. Ach, ta młodzież. Wydaje mi się, że młodzież jest zawsze ta sama, ma te same w sumie pragnienia. Pragnie miłości, pragnie szczęścia, chce być autentyczna, potrafi wyrażać swoją radość, emocje. I z taką młodzieżą też się tutaj spotykamy.